Witamy wszystkich na kanale Bocznym Nurtem. Powracamy z kolejnym już podsumowaniem festiwalu filmowego 5 smaków. Tym razem chcielibyśmy przedstawić Wam 8, naszym zdaniem, najbardziej interesujących filmów tegorocznej edycji. W tym roku 5 smaków odbywało się hybrydowo. Większość filmów można było obejrzeć zarówno online, jak i stacjonarnie. Jedynie kilka projekcji odbywało się wyłącznie w Warszawie i na dwóch takich pokazach udało nam się być. Ale tak naprawdę główną motywacją do pojechania do Warszawy było obejrzenie filmów Wong Kar-wai'a w kinie, jako że były prezentowane w ramach tegorocznej retrospektywy. Od razu chcielibyśmy zaznaczyć, że w rankingu pomijemy właśnie tę sekcję. W innym wypadku filmy Wonga mogłyby zdominować cały nasz ranking. Poza tym w większości znaliśmy te filmy już wcześniej i nie oglądaliśmy ich po raz pierwszy. W tym roku udało nam się obejrzeć 23 filmy oraz dwa bloki krótkich metraży, o których jeszcze wspomnimy. Poza sekcją konkursową Nowe Kino Azji, pokazami specjalnymi znanych już twórców oraz Asian Cinerama pojawiły się takie sekcje tematyczne jak tajwańskie kino queer, sekcja olimpijska z kinem sportowym oraz Birma Dziś, która pokazuje różne oblicza współczesnej Birmy. Zapraszamy do oglądania. Na sam początek Ostatnia krew wilków, czyli chyba najbardziej gatunkowy film ze wszystkich na naszej liście, to brutalna opowieść o półświatku japońskiej jakuzy, ale ukazana w sposób niezwykle zniuansowany z wielu różnych, ale zazębiających się perspektyw. Film osadzony jest w Hiroshimie w latach 90., czyli już po wdrożeniu prawnych regulacji, które znacznie ukróciły działalność przestępczą jakuzy w tym kraju. I ten wątek, co ciekawe, pojawił się rok temu na festiwalu w przypadku filmu Pod gołym niebem, ale tutaj wybrzmiewa o wiele bardziej dosadnie. Zderzenie starego i nowego porządku jakuzy staje się przyczynkiem do opowieści o biurokratyzacji, manipulacjach rządowych czy nawet o niejednoznacznej roli mediów. Nie zabrakło też skomplikowanych portretów psychologicznych i trudnych wyborów moralnych. Wszystko składa się na 2 godziny emocjonującej akcji o złożonej konstrukcji, przekreślając po drodze wiele konwencji gatunkowych, stojąc gdzieś pomiędzy kinem gangsterskim, thrillerem psychologicznym i filmem noir. Na 7 miejscu mieściliśmy wyjątkowo nie jeden film, a całą sekcję Birma Dziś, która składa się z jednego filmu pełnometrażowego Pieniądze mają 4 nogi oraz przeglądu fabuł i dokumentów zrealizowanych w szkole filmowej w Yangonie. Fabuły i dokumenty zebrane w tej sekcji na rozmaite sposoby prezentują realia i współczesne problemy mieszkańców Birmy, czy teraz już Mianmy, wciąż zbierających żniwo wojen i konfliktów zbrojnych. W tym roku wydźwięk tych filmów był dużo mocniejszy, jako że Birma w wyniku wojskowego zamachu stanu utraciła wolność i z trudem wywalczone zalążki demokracji. Problemy ukazywane w filmach zyskały więc jeszcze większą wagę i aktualność. Jeśli chodzi o Pieniądze mają 4 nogi, to jest to opowieść o problemach związanych z realizacją filmu w Mianmie. Pojawia się tutaj wątek nakładanej na filmowców cenzury oraz pozbawienia wolności twórczej i nastawienia raczej na zerowe, łatwosprawne kino niż na autorskie wizje reżyserskie. Film oscyluje pomiędzy dramatem społecznym a lekką komedią pełną perypetii i to dobra pozycja do zapoznania się z kinematografią kraju, o którym w Polsce wciąż mówi się bardzo niewiele. Na 6 miejscu chińsko-hongkońska animacja Ulica Wiśniowa nr 7, która miesza w sobie kicz z erotyką i nostalgię z poetyckością. Film przedstawia postać studenta literatury z Hongkongu, który wikła się w dość nieoczywistą relację miłosną. Jedną z jego sympatii jest tajwańska dysydentka Pani Yu, która uciekła z Tajwanu podczas okresu zwanego Białym Terrorem. Film nasycony jest podobnymi wątkami historyczno-politycznymi, mimo że służą one raczej za tło dla historii miłosnej. Sam reżyser Yon Fan urodził się w Chinach, ale dorastał na Tajwanie i Hongkongu. Nie bez powodu umieścił więc akcję w latach 60. podczas trwającej w Chinach rewolucji kulturalnej i podczas protestów hongkońskich wymierzonych w brytyjskiego kolonizatora. Poza historycznymi zawieruchami i eteryczną miłością, w Ulicy Wiśniowej wyraźnie wybrzmiewa wątek czasu, jego przemijania i odczuwania,
co było jednym z powtarzających się tematów tegorocznej edycji Pięciu Smaków. Przez film wymownie przewija się proza Marcela Prusta, a cała akcja prezentowana jest w nienaturalnym, zwolnionym tempie, co wzmacnia hipnotyczność i nostalgiczność wrażeń i zmusza widza do przejścia w nieco inny tryb odbiorczy. Jon Fan dokłada do tego także sporą dawkę kiczu, kampu i ekscentrycznej erotyki. Cały film staje się więc niezwykle dziwnym amalgamatem różnych styli i porządków, na przemian hipnotyzując, żenując i urzekając. Piąte miejsce zajmuje historia Południowej Wyspy, czyli inspirowana dzieciństwem reżysera opowieść o maleńkiej wiosce osadzona w latach 80. Kiedy mąż Jan zapada na tajemniczą chorobę, bohaterka nieudolnie próbuje szukać dla niego pomocy. Zostaje jednak zlekceważona przez lokalnego lekarza, a zwyczaj męża utrzymuje się przez kolejne kilka miesięcy. Zrozpaczona bohaterka zaczyna szukać pomocy u lokalnych szamanów, którzy jednak są dla niej dosyć niechętni. Nie rozumie ich praktyk, lecz widzi w nich ostatnią nadzieję dla męża. Duże wrażenie robią przepiękne zdjęcia ukazujące krajobrazy malezyjskiej prowincji oraz kręcone w półmroku rozmowy i spotkania sugerujące zajmowanie się czymś zakazanym. Bo dla bohaterów szamanizm był już wtedy umierającym praktyką, lecz chyba wciąż bardzo potrzebny. Wybrzmiewa tutaj rozdźwięk między nowoczesnością a ludowymi wierzeniami, które stają się coraz bardziej obce i niezrozumiałe, a osoby, które wciąż trwają przy wierze w nam naturalne zjawiska, traktuje się pobłażliwie. Motyw ten pojawił się w kilku tytułach na festiwalu i jeszcze w naszym rankingu znajdą się filmy o podobnej wymowie. Na czwartym miejscu tajlandzka Anatomia czasu, w której chyba najwyraźniej wybrzmiewa wątek czasu utraconego. To niezwykle poetycki, medytacyjny film, którego akcja prezentowana jest w dwóch warstwach czasowych poprzez niejasne, rozmyte, często wyrwane z kontekstu fragmenty. Śledzimy losy Naem, zarówno jako młodej kobiety na progu decyzji życiowych i z wieloma możliwościami, oraz jako staruszki opiekującej się przykutym do łóżka mężczyzną. Ten mężczyzna to jej partner, jednak nie w wyniku świadomego wyboru, ale raczej drogą przypadku i kilku nieoczywistych, złych decyzji. Są oni sobie praktycznie obcy i Naem raczej czuje, że zmarnowała z nim większość swojego życia. Film wydaje się eksplorować temat spoglądania w przeszłość i szukania w niej alternatywnych ścieżek, reflektowania nad konkretnymi decyzjami i wydarzeniami, pytania co by było gdyby. Reżyser podkreśla ten wątek także za pomocą formy. Przeszłość ukazywana jest w formacie bardziej panoramicznym, bo scenariuszy i możliwości życiowych było wtedy przecież więcej, a teraźniejszość nawet wizualnie ukazywana jest bardziej wąsko i klaustrofobicznie. Bohaterowie są w niej uwięzieni. Partner Naem na dodatek jest bezradny i uwięziony we własnym ciele, cierpiąc przez niezidentyfikowaną dolegliwość, ale jest też obiektem ostracyzmu za zbrodnie popełnione kiedyś w przeszłości, z którą nie ma już kontaktu. Ta perspektywa zmarnowania swojego życia i dźwigania ciężaru dawnych decyzji jest bardzo przygnębiająca, ale Anatomia czasu porusza podobne wątki w bardzo płynny sposób, mieszając je z poetycką, transową formą i refleksyjnymi ujęciami przyrody, wkładając ludzkie życie w szerszy kontekst. Doceniamy więc ten film za odważną i ciekawą w odbiorze formę, która dookreśla trudny temat, oraz za perspektywę pojedynczych bohaterów, którzy są ofiarami zarówno polityki i historii kraju, jak i swoich własnych małych życiowych decyzji. Na trzecim miejscu umieściliśmy Tajlandzkie Medium, czyli naszym zdaniem chyba największe zaskoczenie tegorocznej edycji. Idąc na film, bo tutaj seans odbywał się jedynie stacjonarnie, kompletnie nie spodziewaliśmy się takiego pokazu. Patrząc na kadry promujące film, oczekiwaliśmy raczej wyciszonego dramatu opowiadającego o miejscu szamanizmu we współczesności. I ten temat może i tu był, ale jednak w zupełnie innej formie. Otóż medium okazało się dokumentem, co jest na tyle specyficznym gatunkiem, że wiele osób może się do niego zrazić. Jednak jeśli da się porwać tą narracją, to można przeżyć naprawdę wyjątkowe doświadczenie filmowe. I tak właśnie było i tym razem. Punktem wyjścia w medium jest chęć nakręcenia reportażu. Koreańska grupa twórców próbuje zrealizować materiał o lokalnej szamance. W trakcie zdjęć siostrzenica głównej bohaterki zaczyna się dziwnie zachowywać i ostatecznie to jej sprawa stanie się osią filmu.
W medium urzekło nas to, że film zdaje się nawiązywać do różnych rodzajów dokumentu, jakie pojawiły się w kinie. Mamy ten typowy punkt wyjścia, grupa filmowców tworzy jakiś materiał, mamy ujęcie Night Vision, których nie powstydziłaby się seria Paranormal Activity i oczywiście jest też found footage. Film ten jest zarówno świetnym horrorem, jak i komedią. Twórcy wiele razy puszczają oko do widza, w bardzo nachalny sposób sugerując, że niekoniecznie powinniśmy traktować to wszystko poważnie. Tym samym obnażając formułę horroru od środka i wręcz trochę z niej kpiąc. Jest to więc świadome odwołanie do tradycji horroru i mokumentu, ale też naprawdę przerażający seans. Puenta filmu wydaje się sugerować, że pomimo, że ludzie już trochę odcięli się od szamanizmu czy takiego duchowego świata, wątpią w niego czy jawnie nie wierzą, wciąż jednak podlegają jego woli i mogą stać się ofiarami duchów łaknących zemsty od kilku pokoleń. Wybór horroru w napięciu smakach za każdym razem jest znakomity, dlatego warto zwracać na nie uwagę, bo przynajmniej dla mnie są to naprawdę niezapomniane seanse i emocje. Bardzo doceniam to, że organizatorom co roku udaje się wynajdywać tak ciekawe filmy. Na drugim miejscu umieściliśmy Szukając kobiety z kłami i wąsami, czyli film reżysera pochodzącego z Butanu, który ma dość niezwykłą biografię, ponieważ jest buddyjskim lamą. Film opowiada o młodym mężczyźnie, który próbuje założyć własną kawiarnię, lecz zaczyna nawiedzać go przejmujący dziwny sen. Za radą przesądnego przyjaciela zdecyduje się odwiedzić mnicha, który przypowiada mu, że za tydzień umrze. W wyniku tego bohater zaczyna szukać wywodzącej się z buddyjskich wierzeń Dakini, która ma pomóc mu uniknąć śmierci. Seans ten był bardzo wyciszającym doświadczeniem, głównie ze sprawą nieśpiesznego tempa i przepięknych zdjęć i krajobrazu. Film pokazuje miejsce buddyjskich wierzeń w nowoczesnym świecie i życiu młodych Nepalczyków. Cechuje się jednak nienachalnym humorem i dużym dystansem do przedstawionego tematu. Film był niskobudżetową, niezależną produkcją, w której wzięli udział naturszczycy i niczym kino etnograficzne uwiecznia ludowe tradycje i wierzenia. Bardzo ciekawa okazała się również rozmowa z reżyserem, który w bardzo wyjątkowy sposób wypowiadał się na temat połączenia buddyzmu z kinem i współczesnym rozwojem technologicznym. Zachęcamy do obejrzenia tej rozmowy, ponieważ wciąż jest dostępna na stronie festiwalu, a my na pewno sięgniemy jeszcze po inne filmy tego twórcy. I na pierwszym miejscu umieściliśmy japoński film Równowaga, czyli trudny i liberystyczny dramat poruszający temat ostracyzmu społecznego i manipulacji mediów. Film opowiada o Yuko, reżyserce dokumentalnej, która jest w trakcie realizacji reportażu o sprawie romansu nauczyciela i uczennicy zakończonego ich podwójnym samobójstwem. Rodzina nauczyciela mierzy się ze zszarganą opinią publiczną i wykluczeniem pośrednio poprzez nadużycia i manipulacje, których dopuszczały się media opisujące sprawę. Yuko cechuje mocny kodeks moralny i bezkompromisowość. Za pomocą swojego reportażu pragnie więc ukazać prawdę i oczyścić reputację pokrzywdzonych. Sama jednak musi mierzyć się z cenzurą swoich producentów, którym naprawdę wcale nie zależy. I to punkt wyjścia dla całej historii, jednak w trakcie 2,5-godzinnego seansu staje się ona coraz bardziej zniuansowana, zwłaszcza, że Yuko zostaje uwikłana w podobny problem w swoim prywatnym życiu. Balansując na krawędzi sprawiedliwości i prywaty, osąd moralny przestaje być prosty zarówno dla Yuko, jak i dla widza. Równowaga to film niezależny i bardzo autorski. Reżyser Yujiro Harumoto odpowiedzialny był za produkcję, scenariusz, reżyserię i montaż, co w tym przypadku jest bardzo wymowne. Sporo wątków filmu jest też opartych na jego prywatnych doświadczeniach. Film pozbawiony jest muzyki i wyprany z barw, swoją formą także przypomina reportaż. Tworzy to bardzo intrygujący kontrast, bo pomimo subtelności środków i powolnego obserwacyjnego tempa akcji, to emocjonujący i trzymający w napięciu seans, gdzie każdy telefon i każdy dialog może radykalnie zmienić bieg akcji. Doceniamy to, że Równowaga w zdystansowany i wieloaspektowy sposób porusza dość trudne, ogólne tematy moralne i etyczne, pogrążając je jednak w lokalności japońskiej. To trafna diagnoza mechanizmów społecznych, która wchodzi głęboko w temat oskarżeń, ujawniając ich skomplikowane przyczyny i ciągnące się przez lata skutki. Dużym plusem jest także szczegółowe ukazanie procesu produkcyjnego dokumentów czy reportaży filmowych oraz problem wpływu producentów i redaktorów na ostateczny wygląd takich filmów.
Reżyser w rozmowie po seansie wspominał także o dużej inspiracji kinem Kieślowskiego, co wyraźnie wybrzmiewa w problematyce filmu dokumentalnego. Dziękujemy organizatorom za kolejną świetną edycję, przepełnioną różnorodnym kinem z wielu regionów. Cieszymy się, że w tym roku udało się powrócić do kin i zobaczyć pięciosmakowe filmy na wielkim ekranie. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zobaczenia filmów Wonga w kinie oraz za wszystkie przeprowadzone rozmowy i wrażenia publiczności z tych seansów. Od retrospektywy zaczęliśmy festiwal i wrażenia z niej i poczucie nostalgii towarzyszyło nam w późniejszych seansach i przez kolejne dni. Poruszane w wielu filmach motywy czasu i ludowości w zderzeniu z teraźniejszością zostaną z nami na długo. Do zobaczenia również na kolejnych edycjach festiwalu.